Siemano, tutaj Stefan Bong, witam Was w drugiej części montażu oświetlenia w studiu. Zapraszam do oglądania. Jest teraz odkręcone do... Znaczy, że czy nie ma prądu? A to włączone. Trzymaj to. Teraz tak, tu masz jakąś blaszkę jest do tego, nie? No tutaj się montuje tak, żeby to sufit gdzieś nawet nie by tam. Tego się trzeba nie na nogę. Nie wiem, my tu wykorzystamy dalej ten sam uchwyt. Tu nie będziemy wierzyć, tylko na tym tam, na tej śrubie. Mazak, coś takiego masz? Zrób tak kreskę, tak jak jest tu równo przy tym, tak żeby było równo, nie? Taki... No, bo teraz mniej więcej jest tak, tak teraz, nie? No, dobra, w tym przewiercić to, teraz byś musiał jakimś śrubokrętem, inaczej się tego nie da rady zrobić. O, już to była taka fajna krzywka. Tak prawie, że nam funkcjonuje. Ale to? No. To było dosyć duże. Może to trzymało, no to trzymało. To tam jest coś w tym. O. To nic nie trzymało. Gdy lampa trzymała, to trzymała, wiesz? To co tu miało rozeprzeć, to to tak... No, co rozeprzeć? To się do to, ale to dokręcimy to. Dobra, może to się uda. Ja idę to przewiercić, ty sobie weź to poza mnie, a ty sobie to i to na tyle. Dobra, mam nadzieję, że jak to dociśniemy, to będzie dobrze, nie? Teraz co? Dwie śrubki masz tu po bokach, nie? No, tu są. Dobra. Teraz tak, który tu był ten? Ten? Na tym trzeba uważać. Najpierw odepniemy tego. Robię kabel. Sobiku. No. Teraz ty zrobił zdjęcie. Które było N? Nie, to było niebieskie. N było niebieskie. To jest chyba poliko, które, ale nie chcesz tego spalić, nie? Ale to było czarne na pewno. Ale czarne, ja? Ale czarne. Które możemy zrobić fajną zabawę. Po kombinerki jakbyś polecił. Nie, bo akurat tego z odwiną jakąś, żeby było z plastiku, nie? Dobra, to teraz trzymaj to. Teraz akcja w pełni. Chodzi o to, żeby to było równe, a nie trzeba byłoby prądu oddawać, nie? Mamy trzy takie niebieskie, ten czarny. No i chuj, no i cześć. Teraz ty już to trzymaj. To jest teraz na kabelkach. I co opuścisz, jest twoje. To teraz śrubki, kręcimy. Gdzie masz te śrubki? No takie są, takie kieszeni do mnie. Kręć, chłopie, kręć! Teraz wszystko od ciebie zależy. I teraz się módl, żeby nie było starcia. Ale chyba będzie teraz, gdzieś ty to mówił, trzeba będzie jeszcze dać te dwie śruby. No masz mi 2 mm szpary.
Tutaj widać. Dobra, dobra, to czekaj, zaraz jeszcze to zrobimy. I tak to zrobimy. Ale żarówki możesz wkręcić, przynajmniej jedną przy dłoni. Masz żarówki, ale jaki to masz wind? Jaki masz tak 27? Masz też żarówki, nie? To wkręcę. No, podłóż. Widzę, że wypoczynę. No. Dobrze podłączone. Czyli już jest, fajnie. Dobra, ja pójdę do tej śrubki i to po prostu wkręcimy. Jak widać, tutaj w ogóle trzeba to na nowych śrubach chwycić, bo tu jest taka szpara. Tu jest taka szpara i to chwycimy na nowych śrubach. Jak widać, było, bo ja nie pomylił kabelków i działa. Więc trzeba będzie to teraz wkręcić. Po prostu na nowych śrubach. Bo była jakby jedna stara śruba. Wkręcone to było na jednej takiej śrubie. Tutaj, tutaj. I po prostu do tego miejsca wkręciliśmy to. Na sufit jest krzywy, więc to też jest krzywe. I to się wkręci na tych jakby dwóch nowych jeszcze i powinno być git. Śruby wkręcimy. Dobra, odkręcamy to wszystko. Jeszcze kręcić? Co? Jeszcze kręcimy co to było? Nie wiem, no. Ma powiedzieć fajnie, ty masz te statywy. Ty wiesz, trzyma się. Ale nie możesz tego niżej, bo wyrwiesz kabelki. Jak wyrwiesz stamtąd, będziesz mieć cały kupić. No to już innej lampy nie możesz mieć. Jak ja już to zrobię. Czemu nie mogę? To będziesz miał dziurę. Fajnie. To co? To w końcu. Nie będę bardziej to nie. Jak to w inną stronę, to byś nie miał tak widocznie tych śrubek od razu wejścia. Chciałeś tak? No, ja bym to dał tak, nie? Żeby nie było widać, było te fajne dziewe lampki. Aha. Ustawienia tych lampek. A ty nie możesz obracać tego? No, muszę cały się obracać. A to mogę obracać w sumie 360, ale chodzi o to, że tu masz tam... Przerwę mi się daje chyba większą niż tutaj i tu. No, bo tu chyba nie wiem. One są tyle, one są 360 i do 90. Mhm. Ale tu musisz chyba podnieść, nie? Niektóre. Nie, mi się wydaje, że jedna jest za luźna. To jest luźna. I ona jest aż za luźna. Chyba. No, na krzesełko. I tu. Albo nie wiem, czy to jest gdzieś śrubka, ja tego kupuję. Jedynie śrubka jest pod tym. A to jest chyba całość tego. To odkręcamy i jedziemy z tym, bo tak to... Nie coś krzesła. Sam na krzesło może. To jest jedyna śruba, która jest. Ty nie masz takich rzeczy w pokoju! To lecz po kombinerki. Ale ja nie mogę, bo ja trzeba mam lampkę! Ty, tu jest 5 minut, a normalnie ze mnie leci. Wow. Jest tak robi. Jezu, Maria. Wiesz co, jedynie... No tutaj, w tym miejscu, no kurczę... No tak mniej więcej, tylko mieć tego nie używać. No i mamy. O, 4 minuty. Dobra, akcja jest taka. Udało się wszystko zamontować. Mamy wszystko zamontowane. Jedyny problem jest taki, że tak jak widzicie, lata sobie jak chce. A to będzie skierowane gdzieś tutaj. Tam jakoś nacisnę pewnie jakieś taśmy, czy jakieś gumy, czy coś. Może będzie się trzymać. No jak nie, to nie. No ale jest. A więc nagrywałem wujaszka, bo no w ogóle z wujka tam w ogóle ciekło i tak dalej. I w ogóle schowałem tutaj wiatrak. Musiałem go tutaj schować. Tam jest w szafie. Bo żeby nikt go nie widział. Ale wszystko poszło git. Ta lampa jeszcze pójdzie na jakiś odzysk. W sensie ktoś ją pewnie wykorzysta gdzieś tutaj w domu. I tyle. Dziękuję wam za oglądanie odcinka. Widzimy się już za tydzień w normalnym vlogu, a we czwartek na paście. Dzięki za oglądanie. Cześć. Jebać Gisa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie, nie jestem chory.